gorąco. Miśkowiak, Piuli, Jeppesen i Lofinden Częstochowa może to załatwić w tym biegu. Dobrze idzie Miśkowiak, on jest w przodu. Jeppesen też próbuje iść w krawężnik. Utepchnął teraz Piulę. Masakra. Pierwsza myśl? Czy żyje? Dan jest zawodnikiem, który mocno się angażuje, ale przede wszystkim praktycznie codziennie siedzi na motocyklu, więc jest jak guma. Kiedy ściągałem Dana do klubu, wiedziałem, że jest olbrzymim talentem, ale rzeczywistość dzisiaj przerosła moje oczekiwania. Widząc Daniela na torze dzisiaj, cały czas mam przed oczyma Darcy Warda. Not many people know, but when I came here, I was actually wanting to ride first division, and nobody wanted to sign me. And you know, Andre believed in me, and he kind of actually, you know, talked me into it more or less. You know, and it was cool to see, you know, how much they believed in me coming from, you know, not a very good season in first division, and you know, he just, you know, believed I could do more, and you know, it's something I won't forget. Pamiętam, jak operowali go, kiedy jeździł w Rybniku, to prezes Mrozek zwariował, bo mówi, jak 7 godzin go już operują? To już może, że po wszystkim, nie? Że nie przeżył pacjenta. Dan Bewley też kocha fruwać ponad bandą, tak jak na Wolfinden, w sensie odjeżdża od sztampy. On ma w sobie coś takiego twardziela, takiego pozytywnego obuziaka, że wierzysz mimo najczarniejszych diagnoz lekarza, mówisz, dobra, z tego wyjdzie. Do niego, mam wrażenie, nie wszystko dociera. On na przykład wygrywa w Cardiff i jest tak sobie uśmiechnięty. Inny żużlowiec brytyjski, szczególnie po 15 latach czekania Brytyjczyków na zwycięstwo w Cardiff, zwariowałby. A do niego nie do końca dociera, że stał się topowym zawodnikiem na świecie, czołówką światową. Nie do końca do niego dociera, że jak przelatuje przez bandę we Wrocławiu i tam wszyscy myślą o Rety, zginął, to że naprawdę było poważne. Myślę, że on życie traktuje z dystansem jeszcze większym niż życie by tego od niego oczekiwało. Cieszę się, że po tej paskudnej kontuzji sprzed paru lat już nie ma śladu i trzymam kciuki za dalszy rozwój, bo sufit tego zawodnika jest bardzo wysoko. W sporcie tak kontaktowym, w sporcie na motocyklach bez hamulców, pewien element ryzyka jest nieunikniony i będzie obecny zawsze. Ale też nie jakoś tak, że oni są wariatami, bo jeżdżą tam się zabijają. Kiedyś pamiętam, byłem 2 razy na rajdzie Dakar i zginął motocyklista francuski. No i z radia do mnie dzwonią, że dawaj te relacje o tym motocykliście, że tam zginął, no ktoś na Dakarze zginął. No i potrzebowałem kogoś, z kimś porozmawiać o tym i chciałem porozmawiać z Jackiem Czachorem. On mówi, daj mi spokój, rozmawiaj ze mną o sporcie. No wiesz, ale człowiek zginął. I on mówi, wiesz co? Tu jest na Dakarze z 10 tysięcy ludzi. Razem z zawodnikami, mechanikami i tak dalej. Gdyby oni wszyscy zostali w domu, na bank jednego albo dwóch potrąciłby samochód, albo zginąłby z jakichś innych przyczyn, bo to jest rachunek prawdopodobieństwa. Bardzo przykro, że zginął, ale to nie można powiedzieć, że on jechał na pewną śmierć. Także to jest, podobnie jest trochę z żużlowcami, że oczywiście uprawiają niebezpieczną dyscyplinę sportu, ale ja nie traktuję ich w kategorii wariatów, którzy idą na pewną śmierć i mądrzy ludzie, którzy lubią trochę wyższy poziom adrenaliny niż przeciętni. Dobrze, że
robi się coraz więcej w temacie podnoszenia bezpieczeństwa zawodników, gdzie absolutnym game changerem było wprowadzenie dmuchanych band. Już nikt nie jest w stanie oszacować, ile one życie uratowały, ale na pewno dużo. Jensen pierwszy w pierwszym wyrażu. Teraz odjechał trochę dalej od krawężnika. Wściekle atakuje go Gustafsson. Chyba było tam minimalne podcięcie tylnym kołem w wykonaniu Jensena. Gustafsson przewrócił się. A wyścig zostaje przerwany, bo całe wydarzenie miało miejsce pod koniec pierwszego łuku. Natomiast też zawodnicy starają się zwiększyć swoje zabezpieczenie, jeżeli chodzi o kewlary. Pojawiły się obręcze ochronne, które co prawda nie każdemu pasują. Natomiast ciężko mi wymyślić kolejny przełom na miarę dmuchany band, który mógłby jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa. Ale biorąc pod uwagę to, że są dmuchane bandy, to, że tory, szczególnie w Polsce, są bezpieczniejsze oraz to, że taką mam nadzieję, w Ekstralidze, poza kilkoma juniorami, jeżdżą żużlowcy, którzy panują nad motocyklem i nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy, to nie jest coś, co można by porównać do, wiesz, gry w rosyjską ruletkę. Lubię śledzić Formułę 1, która w ostatnich latach osiągnęła taki poziom bezpieczeństwa, że zawodnikom naprawdę nie dzieje się wiele, nawet przy potężnych wypadkach, przy 200, czasem 300 na godzinę. Ewentualnie pojadą do szpitala na badania, ale po nich najczęściej się okazuje, że wszystko jest ok. Gdyby któryś zawodnik Formuły 1 uczestniczył w wypadku w zeszłym sezonie, w wyniku którego, powiedzmy, złamałby sobie obojczyk, nie mówiąc o kości udowej, to byłby to główny nagłówek mediów zajmujących się tym sportem przez następny miesiąc. Na żużlu ktoś sobie złamał obojczyk? Żaden news. I've been really lucky on the start of my career to not have too many injuries. And these injuries started in 2019. Broke my back and my shoulder blade. 2020, I damaged my foot here against Lublin and then also again in Lublin. And then I finished the season with a crash in Gorzów where I broke my hand and had the operation with some pins inside. 2021, I crashed and smashed my shoulder in Grugeons. Had some time off after this. And this year, my elbow fractured my rib. And then I crashed again in my testimonial and damaged my rib again. So the last, from 2019 to now, my injuries have been quite condensed into this period. Moja najgorsza kontuzja to było złamanie łopatki, jak do tej pory. Ona się wydarzyła na finale Mistrzostw Europy Juniorów. Straszne były dziury i na pierwszej pozycji daleko z przodu gdzieś wpadłem w taką rynnę, że zostałem tak wystrzelony, że właśnie nabawiłem się tej kontuzji. Sport szuszlowy do tego momentu, mam nadzieję, że dalej jeszcze będzie ok. Był dla mnie bardzo łaskawy. Do tej pory dwa razy tylko musiałem się położyć na stół operacyjny i to był upadek w Grudziądzu, zerwany więzozrost i złamany obojczyk, ale to przy przygotowaniach do sezonu na motokrosie. Naciągnięte wiązadła. Co jeszcze? Obtarcia, blizny. Tych upadków troszeczkę się nazbierało, ale zawsze jak kot raczej na cztery łapy, więc oby tak pozostało. I haven't been injured very much, but when I have, they've generally been not good. So in 2016, I had a concussion, but it was pretty severe. I had some bleeding on the brain, and then
I think 2017 I went pretty good, had no injuries, but 2018, in one crash I broke my left femur, my right shoulder and my left wrist. So that was probably the worst one I've had, but you know, it's quite cool what the body can do. You know, you can survive quite a lot. You know, it comes back, you know, not quite like a lizard's tail or something, but you know, you have to wait some time, but you know, 6 months, 8 months later, you know, bones heal. Ceniając żużlowców, właściwie nigdy nie przykładamy żadnej wagi do odwagi. Że zawsze mówimy, ten jest dobry, ten ma dobry start, ten dobrze atakuje, ten ma dobry sprzęt, ten to, ten tamto. A czasami to jest tak, że jeden się mniej boi, a drugi bardziej. I to ma też duży wpływ na wyniki. Są to bardzo odważni ludzie. Za to im się należy szacunek ogromny, bo uprawiają sport, który no, pachnie gipsem od A do Z. Tak, jest to bardzo brutalny sport. W sensie, no, każdy wyjazd na tor może być twoją ostatnią. Tego czasu na strach nie ma tak naprawdę dużo. W momencie, kiedy dochodzi do nas strach, to już najczęściej wtedy jesteśmy w powietrzu, bądź już leżymy na torze. Raczej to dzieje się wszystko tak szybko, że nie ma czasu na strach. To jest chyba takie kluczowe, że ten strach jest częścią wkodowanego jakiegoś genotypu twojego i trzeba wyrzucić go jak najlepiej. When you put the helmet on and you go race with the bike, this sort of stuff you can't think about, and I never think about it. But you can prepare for this before the season by accepting the fact that when you get on that bike, anything can happen. No, to wtedy czujesz. Pierwsza myśl? Czy żyję? Wyglądało to makabrycznie. Później? Co sobie połamę? Wiemy, ile nieszczęść było w żużlu. Ja widziałem wiele wypadków. To był jeden z gorszych, jakie widziałem, tak? I pierwszą informację, że ma czucie w nogach, przyjąłem z olbrzymią ulgą. I to było dla mnie właściwie najważniejsze, że ręce, nogi mają czucie, że nic, jeżeli się coś stało, to nie stało się nic nieodwracalnego. Mówi, że jest okej. Okay. Jak jest okej? Okej, to mi pokazywał, nie? Ale okej, okay. Przepada się. Mogę to boli, wiesz, nie? Długo boli, może albo wiesz. Może nie było. Kurwa, w kulisty, wiesz, to jakiś tam mu szarpnęło, nie? Powiedział ci, że raczej z okay, bo nie ma. Znaczy, wiesz. Ja mówię do niego, że się okaże, ale oni go przypadają. Ty wyglądał, twój wypadek nie wyglądał jeszcze. Tak. Ja go wrzucałem do tego, wciągałem do maszami, go wrzucałem do Poluk pokazał. Dan. Yeah, you know, I kind of remember everything. I think I made a decent start, but the way the track was on that day, you had to get to the inside in the first corner, and you know, I made a slight mistake and just missed it. And you know, the rider behind me, he went for an open door, but you know, he just got a little bit out of shape, hit me, and then ended up getting more out of shape and hit his teammate. But you know, that's just racing, you know. And ultimately, if I made a better start or first corner, I wouldn't have been in that position. So you know, it's just the way it goes sometimes. But unfortunately, I went pretty fast into the fence. But you know, I think it looked bad and it did hurt a lot. But you know, I actually left, you know, pretty just bruised and beaten up a little bit, but you know, luckily we were good to finish the season. Skończyło się na strachu. Spowodowało wręcz, że ten sezon Dana zrobił się jeszcze bardziej bajkowy, no bo po powrocie, po tym paskudnym wypadku minęły 2 tygodnie, wsiada na motocykl i bije rekord toru w Lesznie. Później wygrywa Grand Prix u siebie w Cardiff, później jeszcze poprawia we Wrocławiu. Więc bardzo dobrze się stało, ale Dan miał w tym wszystkim mnóstwo szczęścia, no bo wypadek był paskudny. Jeżeli chodzi o zeszły rok,
To chyba najgorszy. The run round the outside, Bewley will try and defend on turn 3 and 4. Round the outside comes trucking off with lots of speed. It looks like Bewley has covered him off. Made such strides in the last year or two. Rides this track superbly. And Dan Bewley out in front. Oh dear! Gleb Chuganov had a mechanical failure of the second bend. And that picked up Robert Lambert first of all. And then Matthias Nielsen. And that was ugly and awkward indeed. To z Glebem była osobna sytuacja. Tam to przejechanie motocyklem też wyglądało bardzo groźnie. I też nie wiedziałem, mimo że wiedziałem, że są świetnie zabezpieczeni zawodnicy dzisiaj, tak? Są świetnie przygotowani do sezonu. Mają bardzo dobrze zbudowaną masę mięśniową, która trzyma ten cały szkielet i to wszystko idzie. To jednak ten przejazd motocyklem po zawodniku zawsze jest bardzo groźny. Nie wiadomo było, gdzie dostał, tak? Czy dostał silnikiem, czy czym jeszcze, tak? Jak to wszystko wyglądało, bo z daleka tylko widzimy, że przejechał, tak? Nie widzimy tych wszystkich, kiedy do parkingu dotarła informacja, że prawdopodobnie konsekwencją tego wypadku jest tylko wypadnięcie barku. No to duża ulga. Or you're trying to avoid the crash, and at the same time something else is in front of you, so sometimes that's you just kind of hold your breath. Dwa dni później, trzy dni później, tak. W niedzielę mieliśmy mecz w Gorzowie. Nie było szans na to, żeby po tak groźnym i tak ciężkim upadku Gleb mógł wystartować. I dla mnie jego determinacja, jego prośba, że on chce wystartować, no to była szokiem. Wiedziałem, że fizycznie nie jest w stanie się odbudować. Że ten ból dopiero przyjdzie. I tak to musiało być. Jeżeli tylko ból fizyczny przestanie nam doskwierać, to już wtedy kwestia przyjechania paru dziesięciu okrążeń i wjechania się od nowa. Ja czuję, że jest zmęczony. Okay. No bo to wiesz, bo to naciągane masz. Ale jest lepiej niż myślałem, tak? Jedziemy cały czas z naszą drużyną. Pomagamy im do końca. Zastanawiam, czy byśmy go nie poddamy się tak łatwo. Będziemy walczyć. Co zrobili? Przeforsowali. Nie rozumiem. Co to znaczy? Przeforsowali. Wiesz, co to jest forsowanie? Przeforsowali. Nie rozumiem. Żebyśmy nie sforsowali tego. Żebyśmy go nie sforsowali. A nie. Ja kurde, 8 biegów. No, mieliśmy sporo w tym roku kontuzji. To ciągle musieliśmy się z tym niestety zmierzyć. No niestety, kontuzje wpłynęły na ten sezon, ale to jest część tego sportu. Te kontuzje się tu zdarzają i oczywiście zawsze zakładamy, że nam się nie przydarzą, natomiast przydarzają się, ale nie tylko nam. Wiele drużyn się musi po prostu mierzyć z kontuzjami, z niedyspozycją zawodników. To część tego sportu.